Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Jest to nowe SBC Puchar Food Mistrz, trochę dziwna nazwa. Jest to związane z eventem, który gra jest teraz na Twitchu. Turniej FIFA oczywiście. Jest to turniej rozgrywany w Rumunii i z tego, jak widzicie, właśnie wymagania są: potrzeba jednego zawodnika z Rumunii i najtańszy zawodnik z Rumunii właśnie w tym momencie chodzi po jakieś 5-5,5 tysiąca. Więc jak ktoś ma zawodników z Rumunii, to polecam sobie sprzedać. Jak ktoś sobie chce zrobić tak samo SBC jak ja, to pokazuję zawodników po kolei. Gdy robię ten odcinek, karty przyszłych gwiazd są jeszcze w paczkach. Gdy wy już oglądacie ten odcinek, tych kart już w paczkach niestety nie ma. Zobaczymy, czy uda się trafić. Zrobimy sobie to SBC na moich czterech pobocznych kontach również. Paczka za 35 tysięcy, więc SBC jest naprawdę bardzo fajne. Szkoda tylko, że zawodnicy z Rumunii kosztują ponad 5 tysięcy w tym momencie, ale ja akurat miałem chyba, nie wiem, 5 czy 6 w klubie, więc sprzedałem ich za ponad 20 tysięcy, więc dla mnie jest to dobrze. Otwieramy mega paczkę, zobaczymy, czy uda się trafić kartę przyszłej gwiazdy lub jakikolwiek walkout. Niestety nie, wciąż na moim głównym koncie bez karty przyszłej gwiazdy i tak się zakończy. Mamy chociaż informa, także chociaż tyle. Napastnik z Brazylii, Soares chyba tak jest, tak się nazywa? Tak jest, 82, bardzo dobry inform. Do oczywiście przyszłych SBC, także w paczce więcej nic nie ma. Lecimy na kolejne konta. Wcześniej dzisiaj lub wczoraj, zależy kiedy ten odcinek wrzucam na kanał, wrzuciłem odcinek właśnie z kolejną kartą przyszłej gwiazdy w paczce. Trafiłem ją za SBC bodajże z ważnych meczów. Na tym koncie jeszcze nie robiłem SBC ważne mecze, więc zrobiłem sobie właśnie paczki z tego SBC. Zobaczymy, czy uda się trafić coś na tym koncie. I przypominam wam jeszcze, że jak oglądacie ten turniej na Twitchu, możecie dostać jakąś paczkę bodajże za 50 tysięcy czy za 25 i jeszcze kartę chyba Toty Kante i Toty Marcelo. Wystarczy połączyć swoje konta PlayStation czy tam Xboxa właśnie z Twitchem. Na YouTube, jak sobie wpiszecie, jak to zrobić, to na pewno znajdziecie. Nie jest naprawdę nic ciężkiego do zrobienia, zajmuje jakąś minutę, bo jest szansa na dostanie jakiejś dobrej paczki. Chociaż wydaje mi się, że jak tylko na chwilkę nawet wejdziecie na tego streama, to dostajecie jakieś stroje, więc też myślę, że warto chociaż na chwilę się tam zalogować. Kolejna paczka za 35 tysięcy i nawet bez ekranów. Paczka piłkarzy Electrum, 6 kart złotych, jedna karta rzadka. I ta jedna karta rzadka jest z ekranami. I jest to Vidal 85. Bardzo dobry trafek jak na taką paczkę. I została paczka za 45 tysięcy. W której są ekrany. Już trzecie dzisiaj chyba. Albo drugie. Trzecie albo drugie. SPD z Brazylii. Luis Gustavo. I mamy Tata Ruszanu Rumuna, który kosztuje, za chwilkę wam pokażę, ponad 5 tysięcy. Także od razu go sobie wystawiam. Niech leci za 5,5. I tak, takie SBC rozumiem. I ostatnia paczka na tym koncie, to jest paczka właśnie za to SBC, co jest teraz dostępne. I jest walkout w tej paczce, czy będzie karta przy gwiazdy? Niestety nie, ale jest to walkout. Zobaczymy, jaka narodowość. Francja, środka pomocnik, Pogba. Pogba w paczce za to SBC, nie z przyszłej gwiazdy, z Pucharu Mistrza Food, nie wiem jak to się nazywa. Coś naprawdę niesamowitego, Paul Pogba w paczce za 35 tysięcy. Coś naprawdę niesamowitego, jedna chyba, nie wiem, top, myślę, 5 paczek, top 5 kart trafionych przeze mnie właśnie w tej FIFA. Karta warta około 300 tysięcy w tym momencie i jest to konto, jak widzicie, na którym trafiłem Sancho jakieś 4 dni temu, który był wart właśnie ponad 700 tysięcy. To konto jest naprawdę niesamowite. Dobra, jesteśmy na trzecim koncie pobocznym, kolejna paczka za SBC Puchar Food Mistrz, dziwna nazwa, już to mówiłem, zobaczymy, co będzie w tej paczce. Tym razem jest to bez walkoutu. I nawet niestety bez ekranów, ale to jest nieważne, wystarczy mi Pogba w zupełności, naprawdę Pogba mi wystarczy. Okej, jesteśmy na koncie przedostatnim, następna paczka za 35 tysięcy. I jest znowu walkout, róbcie naprawdę, róbcie to SBC. I tym razem znowu nie ma, jest to infor walkout. Kolumbia, napastnik, jest to chyba, nie pamiętam nazwiska w tym momencie. Zapata 84. Walkout inform, coś naprawdę pięknego, te paczki, idźcie zrobić to SBC naprawdę. I dobra, jesteśmy na ostatnim koncie, na którym zrobiłem dzisiaj tą paczkę właśnie za to SBC, Puchar Mistrz Food. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Otwieramy ostatnią paczkę, czy będzie trzeci walkout? Niestety nie, ale to jest naprawdę nieważne, dwa walkouty, jeden niesamowity Paul Pogba. Także co, to było tyle. Jeżeli nie robiliście jeszcze tego SBC, to polecam wam sobie zrobić. Jeszcze jest Pavard, który jest potrzebny do SBC, chodzi ponad 2000. Więc co, to było tyle i widzimy się jutro lub jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku. Na razie.